Witamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj robimy kiełbaskę surową polską, ale z dzika. Ładnego dzika świeżego mam wytrybowane tutaj 20 kg. Tu mam 10 kg. Można powiedzieć, że to są takie ścinki oczyszczenia skóry, ścinki z boczków. W każdym razie bardzo tłusta dwójka wieprzowa. Dwójeczkę sobie przekręcę na 8 mm. Natomiast dzika polecimy na 4, może nawet na 5, za chwilę zobaczymy. Najpierw wszystko musimy doprawić, razem sobie w tych skrzyneczkach wymieszam już i wtedy maszynka, jak to się mówi, jeszcze przemierzy, zrobi swoje i za dużo wyrabiania rękoma, żeby tą sól to wszystko rozprowadzić nie zostało. 30 kg daje peklo soli 600 gramów. Pieprzu na 30 kg daje 120. 40 gram na każde 10 kg. Majeranku dajemy do smaku, jak to robi. Nie sypiemy dość dużo. Wystarczy, będzie na pewno aromatyczny i oczywiście nie zapominamy o czosnku, to jest ważną sprawą, zwłaszcza dziczyzny. Czosnek przekręcimy dziczyzną na drobniutko, dobrze jest go nawet przez maszynkę przepuścić kilka razy, że ten smak to wszystko wejdzie po prostu w całą kiełbaskę. Także mieszam to wszystko i przystępujemy do kręcenia.
3 godzinki wędzenia za nami. Nasz dzik powoli nabiera koloru.